Siemanko, witam na kanale Metal Maniak. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać proces technologiczny powstawania takiej czapki kominowej bez nacięć w narożniku, bez użycia farmerów. Pokażę Wam pełen proces od zamontowania halterów poprzez trasowanie takiej czapki na arkuszu, jej prefabrykację, no i montaż na kominie. Jeżeli brzmi to fajnie, zachęcam do pozostania do końca tego odcinka, ale zanim zaczniemy, dwa słowa organizacyjne. Słuchajcie, równo za dwa tygodnie, czyli 5 i 6 marca w Kielcach, odbędzie się pierwsza edycja największego w Polsce kongresu dekarzy, cieśli i blacharzy, Dach Forum. Nie może Was tam zabraknąć, więc w imieniu swoim oraz organizatorów serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Przygotowaliśmy dla Was multum atrakcji. Stawiamy głównie na edukację, więc oprócz wystawców, producentów będziecie mogli dosłownie dotknąć prawdziwego rzemiosła. Będę tam ja ze swoją ekipą i w ramach Akademii Blacharstwa planujemy przeprowadzić zacny pokaz rzemiosła blacharskiego. Mamy bardzo ciekawy projekt do kiełznania. Cała nasza strefa będzie otwarta, więc będzie można do nas dołączyć, zobaczyć jak wygląda cały proces tworzenia i montażu obróbek, czy nawet spróbować coś z nami wykonać. Zapowiada się naprawdę gruba akcja na naszym stanowisku, więc wpadajcie przybić piątkę, czy napić się z nami browarka. Tuż obok nas odbędą się zawody Dach Masters w trzech kategoriach. Ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo. Zgłaszajcie się do zawodów, bo do wygrania są naprawdę zajebiste nagrody o wartości ponad 10 tysięcy, więc naprawdę warto. Linki do Dach Masters znajdziecie w opisie pod filmem. Gorąco polecam. Ponadto spotkacie tam wielu zajebistych rzemieślników z różnych dziedzin, mistrzów w swoim fachu. Będzie Michał Sadko z Akademią Ciesielstwa. Michał przeprowadzi warsztaty z ciesiułki, będzie tworzył całą wieźbę od podstaw, więc będzie szansa, by podpatrzeć, jak wygląda cały proces od podstaw, no i zapytać, o co tylko będziecie chcieli. Będzie też Adam Heryk, maestro blaszki i szkoleniowiec z firmy Prefa. Na swoim stanowisku odpowie na każde Wasze pytanie, no i wykona z Wami te nawet najbardziej odjechane detale blacharskie. Będzie też Robson ze swoją ekipą Antiframers, będzie Piastek, też słyszałem, że będzie edukacyjnie, no i będzie Jurij Nusztajew, ale tego pana raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. No i wielu, wielu innych ciekawych gości oraz atrakcji, więc sami widzicie, że kroi się naprawdę zajebiste wydarzenie, na którym trzeba być. Jeszcze tylko dwa słowa odnośnie obostrzeń CV19. Nie musicie się o nic martwić, żadnych testów ani żadnych paszportów nie wymagamy. Liczymy mocno na Waszą obecność, no bo bez Was ta impreza nie ma najmniejszego sensu. Nie zawiedźcie nas, widzimy się 5 i 6 marca w Kielcach na Dach Forum. No dobra, pogadane, pozapraszane, to jedziemy z odcinkiem. Zanim rozpoczniemy zabawę z czapką, potrzebujemy przykręcić haltery, bo to będzie nasze mocowanie czapki. Czapka będzie zamontowana bez użycia jakichkolwiek wkrętów zewnętrznych. Więc wyginamy taką blaszkę wgiętą w L-kę. Moja czapka będzie miała czoło na około 5 cm, więc czoło tutaj tego halterka, tego mocowania będzie o milimetr bądź dwa mniejsze. Pamiętajcie, żeby robić to troszkę mniejsze niż docelowo będzie miała czapka. Wtedy to wszystko sobie ładnie tutaj siądzie, fajnie się podwinie, nic nie będzie naciągnięte. Cztery takie elementy. Kręcimy, odsuwamy oczywiście tutaj ile potrzebujemy. Kręcimy wszystko w kątach 90 stopni. Dla sprawdzenia zmierzymy sobie też przekątne. Czy wszystko na pewno gra? 47 cm jest u mnie. I teraz jakie wymiary nas będą interesowały? Interesuje nas szerokość takiej czapeczki. Muszę wziąć inny przymiar, bo ten za krótki. Mamy 31, a w tą stronę mamy 35 cm. Więc całą czapkę będziemy robić po pół centymetra większą. Zmierzymy jeszcze czoło, tak jak mówiłem, będzie to 5 cm, na 4,9 mam halterek. Znając te trzy wymiary, możemy śmiało rozpocząć trasowanie czapki. Czapkę będziemy trasować na arkuszu w następujący sposób. To jest widok z góry, pobrane wymiary to 35 cm i
31 cm. Żeby taka czapka luźno weszła, dodamy po pół centymetra do tych wymiarów. Następnie będziemy dodawać, w moim przypadku czoło czapki ma 5 cm, czyli tutaj dodamy piątaka i około 1,5 do 2 cm będzie potrzebny na kapinus, na podwinięcie i tak samo obrysujemy tą czapkę dookoła. Czyli tu wszędzie będzie 5 i wszędzie będzie 1,5. Ja zrobię na 1,5, ale żeby łatwiej się podginało, jeżeli będziecie robić ze stalówki, a zwłaszcza z twardej stalówki, lepiej zrobić 2 cm. Wtedy to podgięcie łatwiej będzie podgiąć. Trasowanie czapki jest bardzo łatwe. Rozpoczynamy od nanoszenia po kolei wymiarów od strony. Ja mam arkusz, który jest ucięty w kącie 90 stopni, więc znacznie ułatwia mi to sprawę. No i nanosimy pierwsze wymiary i będzie to 1,5 cm. Kolejny wymiar to czoło czapki, czyli w moim przypadku 5 cm. Jeżeli będziecie mieli szersze to czoło 7-8 cm. Rysujemy wszystko identycznie, po prostu zmieniamy ten jeden wymiar. Wszystkie, cały proces przygotowania i obróbki, potem wyginania wygląda identycznie dla każdej wysokości, więc nie ma to żadnego znaczenia. Starajcie się być dokładni w rysowaniu. To się potem odwdzięczy. No i po kolei jedziemy. Teraz zaznaczymy sobie dół. No i nanosimy wymiary czapki. W moim przypadku było to 31,5 cm oraz 35,5 cm, bo robimy o 0,5 cm każdy wymiar większy. I dodajemy po obrysie znowu 5 cm i 1,5. No i został nam ostatni wymiar do naniesienia, 31,5 cm. I tak jak w przypadku pozostałych boków, dodajemy piątaka i 1,5. Czyli tutaj mamy 31,5 cm. Na wysokość mamy 35,5 cm. Tutaj mamy 5 i 1,5. Wycinamy czapeczkę. Kiedy mamy już wyrysowane całą czapkę, musimy narysować z narożników przekątne. To bardzo prosta sprawa. Przeciągamy z tego punktu przez ten tutaj skrzyżowanie. Przeciągamy kreskę. Mamy już dwusieczną kąta. Ciach. I tak samo na każdym narożniczku. Wszystkie narożniki będziemy nacinać w ten sam sposób. Odcinamy tutaj kawałeczek w kącie. Tak o. I do tej kreski o, w ten sposób. To wszystko tutaj musimy odciąć. Wszystkie narożniki potraktujemy w ten sam sposób. Tak wygląda czapka przygotowana do dalszej obróbki. Generalnie wszystkie te kreski powinny być namalowane od spodu. Ja narysowałem tą czapkę na stronie koloru, żeby zaznaczyć wszystkie wymiary, żeby po zmontowaniu całej czapki było ładnie widać, gdzie jest jaki wymiar.
Więc szybko przenoszę wymiary, przegniemy narożniki wstępnie i spotykamy się już na zaginarce. Po tej kresce musimy wgiąć blachę w dół. Najlepszym sposobem jest to oto urządzenie. Karbownica mała do narożników. Wygląda to tak, że wgniatamy po prostu narożnik po kreseczce, po przekątnej, lekko w dół. O. W ten sposób. Mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze, bo tu się światło strasznie odbija. Drugim sposobem na przegięcie wstępne jest przegięcie cęgami. Chwytamy na kreseczce i po prostu robimy lekkie przegięcie. Efekt podobny. Z każdym narożnikiem postępujemy identycznie. Takie gięcia można też wcisnąć rollerem. Efekt będzie taki sam. Dobra, mamy wstępnie narożniki przegięte. Możemy udać się na zaginarkę. Tu mam krótszy bok, tu jest dłuższy bok. Generalnie na 90 stopni najlepiej postawić będzie dłuższy bok, więc rozpoczniemy od krótkiego, zrobimy tylko lekkie ślady. Chodzi o przegięcie tutaj najbardziej w narożnikach. Resztę dugniemy ręcznie. Postawimy długie boki już na gotowca, a krótsze, zawsze krótsze, bo mniej roboty będzie, kiedy stawiamy ręcznie. Możemy postawić na segmentówce, możemy postawić to cęgami bądź benderem. Jedną stronę zrobię na segmentówce, a drugą stronę zrobimy ręcznie. Zaczynamy więc od krótszego boku, zrobimy wstępne gięcie. Żeby pozostawić lekki ślad na blaszce, będzie nam potem to wszystko łatwiej się składało. No i dosłownie takie o, aby. Druga kreseczka, ustawiony ciach. To samo po przeciwnej stronie. Dobra. Kiedy mamy już tak wstępnie przygiętą czapeczkę po obydwu stronach, teraz po długim boku gniemy już na 90 stopni drugie gięcie. Pierwsze tak samo będzie rozwarte, bo inaczej takiej czapki nie da się zamontować. Wszystkie te wąsy na 1,5 cm będziemy podwijać już po zamontowaniu czapki na kominie. I drugie gięcie lecimy już na stopni 90. No i druga strona tak samo. I drugie gięcie już na 90 stopni. No i tak wygląda nasz prefabrykat. Teraz to, co zrobimy, to przefałdujemy narożniczki do środka i zamkniemy czapkę po obydwu stronach i czapka będzie gotowa do zamontowania. Tak jak mówiłem, pierwszą stronę zrobimy na zaginarce segmentowej. Rozstawiłem sobie segmenty mniej więcej na szerokość czapeczki i gniemy. Po drugim gięciu to zostaje już nienaruszone. To dopiero będziemy podginać już po obsadzeniu czapki na halterkach. Więc ustawiamy sobie ładnie linię gięcia.
I teraz taki jeszcze patencik, tabelka 1,5 cm lubi przy tej akcji lekko tutaj się odcisnąć, więc dobrze jest podłożyć jakieś kawałki blaszki, jakieś odpadki. Ja tu mam jakieś stare blaszki, więc nawet po dwie na tym narożniku podłożę sobie. Zamykamy giętarę i teraz będziemy giąć na około 90 stopni i cały czas kontrolujemy fałdy, czy ładnie do narożniczka nam się fajnie blaszka składa. Jeżeli tu były jakieś problemy, można tutaj, nie wiem, majzelkiem, czymkolwiek lekko dobić, poprawić to gięcie, chociażby nawet cęgami. Lekko sobie to wyostrzyć, tą przekątną, żeby na pewno ładnie po tym gięciu nam się wszystko schodziło. No i co? Wyginamy. Pomaluśku, pomaluśku. Ładnie wszystko idzie, tak jak powinno. O. Na tym etapie dobrze jest usunąć folię z narożnika, bo później będzie problem. Ciach. No i doginamy. Musimy być uważni, żeby ładnie te narożniczki tutaj, ten z tym, ładnie się zeszły, żeby nie były jakoś rozjechane. Jedna i druga strona. Okej. Zabieram blaszki. Resztę już zaklepiemy ręcznie. Tak to wygląda od środka. Tak wygląda wstępnie od zewnątrz. Drugą stronę pokażę Wam, jak postawić cęgami czy benderem. Ja na początek pokażę może jak to benderem ogarnąć. Ustawiamy benderek na głębokość. Tak o. No i jeździmy i stawiamy do góry. Uważamy na narożniki. Drugi sposób to użycie cęgów. Jeżeli wysokość czoła pozwala na użycie takich cęgów, można to wygiąć takimi cęgami. Po kolei robimy lekkie gięcia. Możemy lekko już sobie wciągnąć narożniki. No i teraz dociągamy resztę. Co ważne, żeby tą fałdkę w środku tutaj sobie ustawiać, cały czas kontrolować. Unikniemy nieprzyjemności potem. Zobaczcie, samo się wszystko schodzi. Usuwamy folijkę. Narożniki nam się ładnie schodzą. Musimy lekko leciuchno dociągnąć jeszcze tylko je do siebie. No i co? Tak to wyszło. Efekt bardzo zbliżony do zaginarki. Zaklepujemy teraz fałdki na jedną ze stron. Przyklepujemy wszystko i taką czapkę możemy iść już zamontować na kominie. Zaciskacz rynnowy to jest w ogóle bestia. Bohater każdego z odcinków, must have. Ciach, ciach. Wywijamy je.
na jedną ze ścianek. Tak wygląda czapeczka, która jest gotowa do zamontowania. Kiedy mamy jakąś dużą czapkę, możemy ewentualnie podzielić ją rąbkiem. Wykonuje się to tak samo jak w przypadku attyki, którą znajdziecie na jednym z moich poprzednich odcinków. Montaż takiej czapki to po prostu śmiech na sali. Jest to tak prosta czynność, chyba najłatwiejszy element do zamontowania ever. Jeżeli wszystko mamy dobrze wymierzone, to czapka nam wskakuje, ona ma minimalnie lekko luzu i to, co musimy zrobić, to podgiąć tego wąsa tutaj na 1,5 cm dookoła i czapka zamontowana. Najczęściej przeginamy to w ten sposób, że palcami podginamy pod spód, tak żeby złapać blaszkę za halter. O. To podgięcie na 1,5 cm możemy docisnąć jeszcze cęgami, możemy je zacisnąć zaciskaczem okapu, jeżeli ta czapka jest duża i chcemy zaoszczędzić czasu, też to narzędzie do tego świetnie się sprawdzi. No i tak wygląda mój sposób na czapkę bez farmerów. Jeśli to wideo o czapeczce było dla Was w jakimkolwiek stopniu pomocne, dajcie znać w komentarzu. Jeśli jesteś tutaj nowy, sprawdź koniecznie pozostałe filmy na kanale, bo jest tutaj tego całkiem sporo. A na ten moment ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Metal Maniaka.